Witajcie już w drugim filmie dzisiaj. Dzisiaj, no znaczy się drugi film jest z rozsiewania nawozów na łąki. No i tak, spodziewałem się, że będzie gorzej, ale naprawdę nie jest źle. No to prawda, woda stoi wszędzie dosłownie, ale sobie na spokojnie tutaj jadę. Nie ma to, że tamto, nie ma w ogóle, kolejny się nie robią, tak więc no, tylko sypać. No ja już tam posiałem na polu, oczywiście tyle, ile się dało, to nigdy nie przejechałem. No a resztę, no to najwyżej jutro już posieję. No i tak trzeba będzie zrobić, bo nie dało się wjechać na wszystkie pola, tak więc no, jedziemy. Jaka woda. Normalnie da się jechać, tak więc można. Zobacz, tu jest sama woda. Myślałem, że będzie gorzej, ale naprawdę nie jest źle, tak więc no, jestem zadowolony z tego, że ogólnie uda mi się też rozsiać na łąki od razu. No i tam sobie na spokojnie tak lepsze, żeby też wystarczyło tego materiału. Kujeczko. I na spokojnie sobie siejemy tutaj. Zobacz, tu sama woda stoi. Rok temu też miałem taki przypadek, że musiałem akurat siać we wodę, ale to była naprawdę dużo większa woda niż teraz. No ale na spokojnie się wjechało i nie było żadnego problemu, żeby narobić jakiś kolejny albo coś tego typu. No nie było i z tego powodu jestem zadowolony. Zobaczcie, jakie chmury idą. Chmury idą, tak więc no muszę się wyrobić przed deszczem. No ale na spokojnie myślę, że się da radę. Łąki tutaj ogólnie jest około hektar 30, z tego co dobrze pamiętam. Jeszcze mam jedną łąkę, hektar 15, ale to trzeba ją ustawić, znaczy się ogólnie uporządkować, bo no jest ogólnie cała historia, nie wiem, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać całą historię tej łąki. Specjalnie mogę tam pojechać i
i coś nagrać, tak? No bo to jest w miarę długa historia. Tak więc jak będziecie chcieli, żeby... bo tam jest w ogóle ciekawa historia tej łąki. No i jeżeli będziecie chcieli taki osobny filmik z tej łąki, to piszcie po prostu w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle taki film, czy też nie. No oczywiście mogę powiedzieć, że tamta łąka, bo ona dokładnie znajduje się w lesie. Tak, ona na około ma 6 lasy. I ogólnie 2 lata temu zacząłem tą łąkę przeorywać. No z tego względu, że tam już nie było łąki praktycznie, tylko rosło sama wiedła albo to takie kurko po prostu, że tak powiem. No i przeorałem, przetaletowałem chyba 5 razy. No i posiałem trawę. No i okazało się, że to ładnie powchodziła trawa, ta siana oczywiście. No i za jakiś czas to spytało. Nawet nie wiem dosłownie co, ale tej trawy po prostu nie było. No nie wiem w ogóle jak to się stało. No i byłem zmuszony jeszcze raz to zaorać. Jeszcze raz posiać trawę. Ale to już było właśnie rok temu. No i posiałem i było też na początku dobrze, ładnie podchodziła ta trawa. No i później taka sama sytuacja jak dosłownie rok temu, 2 lata temu, czyli była trawa i jej po prostu nie ma. No i po krótkich konsultacjach domyśliłem się, że po prostu trzeba będzie... O, tu tak się mocno robi. Zobaczmy. No i ogólnie sprawa wyglądała tak, że teraz chcę to uporządkować tak w miarę dobrze. No i pomyślałem sobie, że po prostu tą starą trawę trzeba będzie opryskać i po prostu poczekać, że jak ona uschnie, jak te dorny się tam rozłożą i tak dalej. I dopiero wyorać to i dopiero wykależować i posiać na nową trawę. Bo tak mi się wydaje, że po prostu ta stara trawa, co była, ona mogła po prostu wygłuszyć tą trawę siano. No i ogólnie sytuacja wyszła taka, jaka wyszła. To teraz tak zrobię. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Jeżeli będzie tak cały czas, no to ja już naprawdę nie wiem, co tam w ogóle się dzieje. Ogólnie było zaglądane to 2 tygodnie. No ogólnie hektar 15, to jak na moje gospodarstwo, to jest dużo, bo ogółem na to mam 7 hektarów, z czego 4 hektary grunty orne. No i ogólnie ten hektar 15, no na pewno by się przydał, tak, bo no nie ukrywam, że brakuje mi właśnie siana, bo ogólnie mam bydło, na chwilę obecną 4 sztuki, ale myślę jeszcze dokupić. Czekajcie, żeby mam teraz siewać. Ogólnie myślę jeszcze dokupić trochę bydła, no i powoli sobie tutaj tak gospodarzyć, że tak powiem. No i oczywiście no sobie tam coś dorobić, no bo wiadomo, że no z tego gospodarstwa się nie wyżyje. Zresztą ci, co mają mało, sami wiedzą.
Ja o, patrzę na słowiłem. No i tak. No i techniczne właśnie drogi na tej działce tam. No bo szkoda by było, żeby ona po prostu wyjechała odłogiem. No i żeby po prostu nie była użytkowana. No bo jeżeli naprawdę ta trawa nie urośnie, to będę spuszczony po prostu ją zalesić, tak? Ogólnie sprzedawać nie mam zamiaru, tylko mam właśnie odwrotny zamiar. W sensie, żeby po prostu kupować ziemię, tak? No żeby to gospodarstwo było coraz większe. No i żeby były też większe możliwości, jakby to powiedzieć, żeby były też większe możliwości utrzymania tego bydła, bo no, u mnie 5 sztuk bydła, no to jest po prostu maksimum. No i nie jestem w stanie wyżywić więcej jak 5 sztuk, no i dlatego staram się po prostu żeby po prostu zwierzęta były zadowolone, tak? No bo wiadomo, no, muszą dostać jeść, no bo jak nie dostaną jeść, no to to będą głodne, tak? No, nie będą wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Ale nieważne, no, przechodzą do rozszywacza, no to przejemy sobie na spokojnie. No jakieś tam ślady się robią te ślady, ale nie ma to znaczenia. Największego nałożę, to mam zawsze wszystko się. No. Nałożę, no po prostu wyjdzie, tak? Łąką zarośnie kraną i będzie dobrze. Ogólnie ta łąka tutaj co jest, no to ona jest właśnie na najniższym terenie, jakim mam do obrabiania. No i powiem tak, że dobrze, że tutaj jest ta łąka, bo jeżeli miałoby tutaj pole, na miejscu tej łąki, no to po prostu by się nie dało, tak? No nie dałoby się wjechać za każdym razem, albo to złoże, no po prostu by wypiło, albo jeszcze coś, no. No i to tyle. Zresztą witaj, muszę jeszcze taką decyzję podjąłem, że kawałek pola muszę sobie zabrać, bo no co roku jeszcze powtarza sytuacja, związana z tym, że no wygniło wszystko po prostu. No i to tyle. Dobra, wyłączę sobie. Ogólnie na łące rozsiewa się bardzo fajnie. Nie ma takiego stresu, że się zakopiemy czy coś. Ale po prostu lubię takie klimaty. No i po prostu będę sobie na spokojnie tutaj gospodarzył, bo po prostu no lubię to robić, nie powiem, że nie. Lubię tak sobie pojeździć ciągnikiem i tak dalej. No. Po prostu, no jeżeli by mi się nie chciało, no to pozostałbym w mieście po prostu, bo no ja wychodzę z miasta, nie? Ale no podstawy rolnictwa już znam, bo ukończyłem właśnie szkołę, tak więc no w tym filmie dowiecie się troszeczkę więcej o mnie, jak i o moim gospodarstwie. Co trzymam, co hoduję. No oprócz bydła, no to hoduję jeszcze kury oczywiście, zobacz. Normalnie woda stoi. No to hoduję też kury, ale to tak na własny użytek. A ten ciągnik, którym jeżdżę, no to odziedziczyłem po dziadku. No, dziadek niestety zmarł.
No i nie miał kto po prostu zająć tego gospodarstwa. No i tak sobie pomyślałem, że wezmę to na barki i będę tutaj sobie gospodarzył. No, nieważne jak, nieważne gdzie, ale po prostu no, lubię to robić i no, nie wyobrażam sobie po prostu innego zawodu, tak. No bo zresztą jak sami wiecie, na takich małych gospodarstwach, no ciężko jest wyżyć, tak więc no muszę iść sobie to robić od czasu do czasu, żeby ten pieniądz był, no bo jak nie będzie, no to rzeczywiście nie ma w ogóle gospodarzenia się, tak. No i teraz już się dowiedzieliście, kim jestem. No i co, bo ja już tutaj kończę. Na spokojnie, deszcz zaczyna padać. Akurat przed deszczem się zrobiłem. Tak więc no, ja będę kończył. Przejedziemy jeszcze raz, mogę tutaj. Na agregatowaniu, uprawianiu pola, albo na sianiu już. No chyba tak, dlatego myślę jeszcze sobie przeżyć to posiać. No troszeczkę za późno wiem, ale nie miałem po prostu możliwości wcześniej wjechać i tyle w temacie. No. Trudno się mówi, zawsze kiedyś urośnie. Nawet owies, on urośnie, nawet jeżeli się go posieje w maju, on zawsze urośnie, zawsze tam no dojrzeje, tak, do poziomu żyta, do żniw i tak dalej. No a niektóre zboża też są takie, że po prostu no, nie dojdą, no i po prostu przykładowo one mogą dojrzeć 2 tygodnie po żniwach, tak. No dobra, nie będę się tutaj rozgadywał, bo już mamy 19 minutę, tak więc trzymajcie się, na razie, cześć!